Zima, 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 pada, pada śnieg. Renifera nie ma z nami, będę sam z... Och! Cześć! Witam wszystkich po raz kolejny na lisich bajeczkach, które będą już tylko lisie bez reniferowe. Znaczy ja wiem, że Renifer Rudolf bardzo fajne bajki opowiadał, no ale to nie lisie bajeczki, bo on nie jest lisem, więc teraz już będzie tak, jak być powinno. A Renifer być może wróci za rok na kolejne święta. O, no, ale teraz nie o nim, tylko przechodzimy do rzeczy, do kolejnej lisiej bajeczki, która będzie na zamówienie. Bo dostałem prośbę, żeby dzisiaj przeczytać wam bajkę o kurce i lisku. No i wyobraźcie sobie, że wcale nie było trudno taką lisią bajeczkę znaleźć. Poczekajcie. Poproszę o książeczkę. Właśnie tą. O, dziękuję. I na stronie 1564. O, właśnie na tej. O, jest obrazek, bo to jest książka z obrazkami. Ale to nieważne, bo to ważniejsza będzie sama historia. A więc posłuchajcie, proszę, to będzie bajka o lisku i kurce, która odpowie również na pytanie, dlaczego między lisami i kurami jest tyle nieporozumień. No, trzeba to powiedzieć wprost. Kury i lisy nie żyją ze sobą w zgodzie, ale to nie nasza wina, jak sami zobaczycie. Dawno, dawno temu był sobie pewien lisek i pewna kurka, którzy żyli ze sobą w wielkiej przyjaźni. Tak bardzo się lubili, że nawet zamieszkać ze sobą postanowili. A że akurat zima szła, taka śnieżna jak teraz, to postanowili zrobić zapasy, żeby im było nie głodno. Najlepiej będzie, powiedział lisek, jak się złożymy i zakupimy wielki garść smalcu, żeby nam było tłusto i kalorycznie, bo w zimę jest to zwierzętom bardzo potrzebne. Kurka się zgodziła. Zrobili sobie zrzutkę z tego, co mieli zaoszczędzone i kupili wielki garść smalcu, który razem schowali w piwniczce. Uzgodnili poza tym, że jedno bez drugiego tego nie ruszy, bo tak jak bardzo się przyjaźnili i razem mieszkali, tak samo razem chcieli go zjeść. Ale niestety wtedy okazało się, że więzy największej nawet przyjaźni bledną w obliczu łakomstwa. Ponieważ kurka była bardzo łakoma i przemyśliwała, co by tu zrobić, żeby zjeść tego smalcu więcej niż lis. A więc powiedziała któregoś wieczoru: słuchaj, kochany lisie, ja wyjdę na przechadzkę. A lisek na to: kurko, w porządku, idź. I kurka wyszła, po czym obeszła i chatkę dookoła, wślizgnęła się przez okienko piwniczne i wyżarła pół smalca. Znaczy pół garnca. Pół garnka smalcu. No. Po czym wróciła do domku i w ogóle się nie przyznała do niczego liskowi. Tak starczyło jej na dwa dni. Po dwóch dniach znowu zaczęło ją apetyt brać na smalec. Więc powiedziała do liska: posiedź sobie, lisku, w domu, a ja pójdę na spacerek. I tak samo jak za pierwszym razem, lisek nie przeczuł podstępu, a kura chytruska poszła dookoła domku i tak samo jak za pierwszym razem wślizgnęła się przez okienko. A żeby na śniegu nie zostawić śladów, zatarła je sprytnie swoją kitą, ogonem. I wyżarła pół swojego.
Znaczy pół tego, co zostało. Po czym wróciła do chałupki i jakby nigdy nic, znowu siedziała spokojnie. Ale za kolejne dwa dni znowu ją zaczął apetyt brać, żeby tego smalcu zjeść. A więc znowu skłamała biednemu poczciwemu liskowi, że musi wyjść na spacer. A potem co zrobiła? Hyc, hyc, hyc do piwnicy, a potem wszamała całą resztę smalcu ze słoja. Kiedy przyszły wielkie mrozy, lisek powiedział tak. Droga kurko, przyszedł czas, na który oszczędzaliśmy nasz smalec w piwnicy. Chodźmy i zjedzmy go. Kurka na to, dobrze lisku, oczywiście, i poszli do piwnicy. A tam oczywiście stał tylko pusty garnek. A na jego dnie, kiedy lisek tam zajrzał, zobaczył tylko rudy piórko. I od razu się domyślił, czyja to sprawka. Powiedział do kury: o, taka z ciebie przyjaciółka, która pokryjomu smalec wyjada. I zaczęli się kotłować, a po tej kotłowaninie kura uciekła z głośnym krzykiem. Od tej pory właśnie lisy i kury bardzo się nie lubią. I kiedy tylko lis kurę zobaczy, to natychmiast ją goni, pamiętając o tym, jak przechytrzyła tamtego biednego, poczciwego liska. A jak kura zobaczy lisa, to wrednie i przebiegle woła koguta na pomoc. Koniec! No, i morał z tego taki, że nie ma co wierzyć kurom, że są takie biedne i bezbronne, a lisy to złe. Jak widzicie, bajka nie kłamie. Bardzo dziękuję moim kochanym widzom za to, że przysłali mi prośbę, jaką bajkę chcą zobaczyć. Wszystkie inne, które dostałem, na pewno zrealizuję w najbliższym czasie, więc czekajcie na swoje bajki. A ja Was bardzo gorąco pozdrawiam i pamiętajcie, jak jest zimno i śnieg, to fajnie jest się pobawić na dworze, ale trzeba dobrze się odżywiać, żeby nie być chorym. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia w kolejnych lisich bajeczkach! A ja tu jeszcze trochę poczytam, bo one wszystkie są takie szalenie ciekawe. Możesz mi otworzyć na kolejnej stronie 20 15 87?